dnia trzeciego wracamy już sobie autobusem. Ogólnie to dziwne, bo aż sami jesteśmy. Co, Palencie to jest szał ciał? No, dzisiaj mieliśmy taki dzień organizacyjny, tam chodziliśmy wszędzie po hotelach. A z takich innych rzeczy to jeszcze dzisiaj idziemy zwiedzać 18.30 miasto, więc jak teraz wcześniej nagrywałem, bo nie było jak, to jeśli nie będzie tego samego co wczoraj, albo będzie coś ładniejszego, to wam nagram. No i to tyle. Stoisko, na które patrzycie, możecie spotkać w całej Walencji. Sprzedaje się tam tradycyjny napój orzeźwiający, czyli orciata de ciufa, wytwarzany z ciufy, czyli słodkich bólew cibory jadalnej, oraz wody i cukru. W czasie, gdy to nagrywałem, konflikt w Wenezueli sięgał zenitu. Opozycja prawie rozpoczęła zamach stanu, a ludzie w Hiszpanii także chcieli zwrócić uwagę świata na ten problem. Tym bardziej, że dzień wcześniej jeden z opozycjonistów, Leopold López, ukrył się w hiszpańskiej ambasadzie, a gdy rząd Wenezueli żądał jego wydania, Hiszpanie odmówili. Więcej na temat Wenezueli dowiecie się w późniejszych odcinkach, w których przybliżam ten temat. A jeśli chcecie poznać historię upadku Wenezueli, zapraszam na film Tomasza Czukiewskiego z kanału Ciekawe Historie oraz kanał jego brata Bartka z kanału Bez Planu, który mieszkał w Wenezueli i przybliżył mi ten temat od podeszwy.